Dobra. Wkraczamy do tego lasu. Ciekawe, kiedy zacznie robić się gęsto, nie? No. Dziwna akcja. W środku lasu. W środku lasu stoi krzyż. Pod krzyżem jakieś nagrobki. Paweł mówi, że są niemieckie, tak? Po niemieckie? Tak, ale jeszcze zaraz spróbujemy odczytać. To już w ogóle jest dziwne, że Niemcy. A to są jakieś powojenne? Teraz zobaczymy, czy będzie tutaj szło odczytać jakieś daty. Kolejny kurc. Jest tam jakaś data? 1600 co? 1000. A nie, to jest... 1878. No kurczę. Drodzy widzowie, ekipa No Entry Urbex wita was serdecznie, tym razem w nocnym odcinku. Tematem przewodnim będzie małe paranormalne śledztwo. Tym razem dla odmiany znajdujemy się w naszej Wielkopolsce, mianowicie niedaleko Osiecznej. Dzisiaj przeprowadzimy małe badania paranormalne w pewnym mauzoleum. Tym razem, jak i za każdym innym, chcielibyśmy wyróżnić komentarz jednego z użytkowników. W dzisiejszym odcinku pozdrowienia z naszej strony lądują dla Eli K. Dziękujemy Ci za ten miły komentarz i pamiętajcie o tym, drodzy widzowie, że każdy komentarz jest przez nas czytany i jak widzicie wyróżniany podczas odcinków. Oczywiście chcielibyśmy też wspomnieć o tym, że jeśli podobają Wam się nasze produkcje, pamiętajcie o tym, żeby przy każdym filmie dać łapkę w górę, kliknąć przycisk subskrybuj, a także dzwoneczek, żeby żadne powiadomienia z naszego kanału Wam nie umknęły. No i co najważniejsze, pamiętajcie o tym, że nasz kanał od pewnego czasu ma swojego Patronite'a oraz mamy możliwość kliknięcia przycisku wesprzyj. Także jeżeli podoba się Wam nasz content, chcecie, żebyśmy dalej rozwijali nasz kanał, to koniecznie zostańcie naszymi wspierającymi. A przy okazji dla każdego wspierającego w tym roku mamy też niespodziankę, o której Paweł przy okazji wspomni, co mówiliśmy już na poprzednich odcinkach, ale warto to jeszcze raz zaznaczyć. Dokładnie. Każda osoba wspierająca będzie miała możliwość w tym roku wzięcia udziału w naszych nagraniach, także serdecznie zapraszamy. To co? Myślę, lecimy. Że idziemy teraz w ten mroczny las. Czas przejść przez ten mroczny las. Tak, no będzie to małe wyzwanie, bo miejsce jest naprawdę ciche i mroczne. A samo mauzoleum znajduje się w środku tego lasu, więc nie pozostaje nam nic innego, jak zmierzać w tamtym kierunku. Ten moment musiał w końcu nastać, ponieważ wiemy, że jednym z Waszych ulubionych odcinków na naszym kanale jest odcinek, w którym odwiedziliśmy opuszczony cmentarz i tym razem postanowiliśmy wybrać się w miejsce jakże podobnie mroczne, a przy okazji schowane w głębi lasu. Dzisiaj będziemy eksplorować opuszczone mauzoleum, w którym, przynajmniej mamy taką nadzieję, natkniemy się na coś paranormalnego, na coś z nie z tego świata. Sprawdźmy to. Dotarliśmy w końcu do rzeczonego mauzoleum. Jesteśmy kilkaset metrów od najbliższej drogi. Znajdujemy się w środku lasu. Jakieś 200 metrów obok nas znajduje się jezioro. Co dalej? Mauzoleum, w którym dzisiaj jesteśmy, powstało pod koniec XIX wieku dla rodziny Opitz von Boberfeld. Także ta rodzina była właścicielem pałacu, który znajduje się kilkaset metrów stąd, jednak o tym pałacu dzisiaj nie będziemy więcej wspominać, gdyż właśnie to mauzoleum jest dzisiaj głównym punktem tego odcinka. Na koniec II wojny światowej rodzina Opitzów wyjechała do Niemiec, a Armia Czerwona, która przechodziła przez te tereny, zniszczyła pałac, a także to mauzoleum, a trumny, które znajdowały się wewnątrz, zostały wyrzucone właśnie do tamtego jeziora. Oczywiście wszystko tutaj dookoła zbezczeszczono. Po jakimś czasie
mieszkańcy tej miejscowości postanowili wyłowić owe trumny, a wszystkie szczątki, które się uchowały, pochowali we wspólnej mogile. Mimo tego, że owe mauzoleum znajduje się z dala od cywilizacji, nie uchroniło się przed aktami wandalizmu. Oprócz tego, co zrobili tutaj Sowieci, reszty dopełnili wandale, rysując graffiti, różne inne tego typu rzeczy wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wokół mauzoleum możemy znaleźć porozrzucane pozostałości po płytach nagrobnych. Mauzoleum jest dosyć okazałą budowlą. Centralnie nade mną mieści się herb wspomnianej rodziny, opis von Boberfeld. Warto jeszcze zaznaczyć i warto, drodzy widzowie, spojrzeć na piękne wykończenia, które zdobią to mauzoleum. Można powiedzieć, że za czasów świetności był to bardzo piękny obiekt. Za chwilę pokażę Wam jeszcze, co możemy tutaj ciekawego znaleźć w środku. W środku, mimo dość sporej dewastacji, zachowały się piękne łukowe stropy. Po obu stronach możemy dostrzec pozostałości napisów, prawdopodobnie w języku niemieckim. Wszystko wskazuje na to, że te napisy są oryginalne. Sami zobaczcie. Warto także wspomnieć o przepięknych malowidłach ludzi współczesnych, które możemy znaleźć chociażby na tej oto ścianie. Jak dobrze wiecie, jestem przeciwnikiem jakiegokolwiek wandalizmu czy rysowania po ścianach w takich miejscach, a także pałacach, dworach czy innych obiektach, które są opuszczone. Pamiętajmy, że jest to miejsce spoczynku pewnych osób i robienie tego typu grafik jest co najmniej niestosowne. Kochani, w części historycznej to już wszystko. Dzisiaj postanowiliśmy zarys historyczny zrobić nieco krótszy, gdyż bardziej chcemy się skupić na tym, co tygrysy lubią najbardziej. Czyli zaczynamy część badań paranormalnych, także pałeczkę przekazuję Julii oraz Bartkowi. Dobra, pierwszą sesję będziemy robić w piwnicznej części tego mauzoleum. Paweł teraz rozstawi dwa rempody do góry. Widziałeś jakąś podpłapkę? Nie, ale w sumie możemy odpalić. No, no bardzo bez sensu, nie będziemy słyszeć nawet ich, no, pewnie. Ale ktoś tu, a drugi... Jak SB nam zagłuszy. Zobaczymy, czy coś się złapie. Czy my to... Ja jest. Je... Ale na pierwszy idziemy tam. Idziemy sprawdzić, czy tam. Ja pierdzielę, co jest grane. Na pewno nic nie jest. Zestraszyłem się pierwszy raz chyba. Cały czas. I i tak co chwilę, nie? Chodźmy tam, weź tam kamerę. Idziemy do góry, bo aż normalnie. Jest kartę. Przerażony. Przed chwilą spawam rempody i cały czas napierdzielają, nas tam nie ma. Cicho. Mhm. Czyli coś tu jest. Czemu nie rozstawiliśmy to płatki ja szybciej? Ja pierdzielę, no nie wierzę. Nie wierzę. Co jest grane? Jestem soka. Dziwne to w ogóle, jakby... Jakby się tym bawiło. Tak. Delikatnie jakby podchodziło. Mhm. Co? Albo coś tam stoi po prostu. Albo się tak zainteresował tym, co się
Czy możesz to przewrócić? Przewróć to urządzenie, jeśli możesz. Pobierz energię z tego urządzenia i porusz nim. Jesteś blisko. Możesz je przewrócić. Jest bliżej. Siary. Spójrz, tutaj stoi drugi taki sam. Jesteś w stanie się zbliżyć do tego? I wpłynąć na to urządzenie? Tutaj stoi drugie takie samo. Przyszliśmy w pokoju, możesz podejść bliżej nas. Nie przyszliśmy, żeby ci przeszkadzać. Przyszliśmy tylko zbadać, co tutaj się działo. I porozmawiać, jeżeli będzie taka możliwość. Cisza. Dobrze, kochani, teraz rozpoczynam pierwszą sesję w podziemiach tego mazoleum przy użyciu SB7. Zobaczymy, co się będzie dziać. Witam! Przybyliśmy tu w dobrych zamiarach. Chcielibyśmy tylko porozmawiać z kimś. Przywitałeś się, cześć. Jak masz na imię? Zrozumieliście coś, czy nie? Jak masz na imię, powtórz. Wiesiu? Jestem Julia. Ilu was tutaj jest? Dwóch? Przedstawcie się! Prokop. Z kim rozmawiam? Czy odpowiecie mi na kilka pytań? Jak? Co tutaj robicie? Czy zginęliście tutaj? Kto spoczywał w trumnach, które Armia Czerwona wyrzuciła do jeziora? Kto tutaj spoczywał? Czy spoczywała tutaj rodzina Opic? Tak? Nie. Odpowiedz mi na pytanie, czy spoczywała tutaj rodzina Opic? Kogo trumny wyrzucili do jeziora? Ilu ludzi tutaj zginęło? Możesz podejść do urządzenia, które leży na tym kamieniu? Podejdź, proszę.
Nie bój się nas i podejdź do tego urządzenia, spokojnie. Z kim rozmawiam? Rozmawiam z mężczyzną, tak? Podobnie. Nie umiem po rosyjsku. Tak? Tak. Podejdź do tego urządzenia, które leży na kamieniu, proszę cię. Kto tam? Kto tam? Dziecko, kto tam? Nie wiem. Odezwało się dziecko! Dziecko, przedstaw się! Zależało. Ej, Bożka dwójka w ogóle... Aha. Czy możemy tutaj przebywać? Czy jesteśmy tutaj bezpieczni? Ile było tutaj trumien? Nic nie. Jak zginąłeś? Wyjdź stąd. Czy ty mnie wyganiasz? Tak. Dlaczego? Jesteśmy w niebezpieczeństwie? Zbliż się do tego kamienia, proszę cię. I wtedy odejdziemy. Tak, tamten kamień. Zbliż się do tego kamienia, to odejdziemy i damy ci spokój. Odejdź. Masz tylko podejść tam. Ty podejdź. Okej, poczekam. Jest tutaj kobieta i mężczyzna, tak? Bardzo. Bardzo ładna. Obserwujecie nas, tak? Wiemy, że tutaj jesteście. A czy są tutaj dzieci? Było wyjść stąd znowu. Wyjdziemy, jak podejdziesz do tego urządzenia. Musisz dać nam... Musisz dać nam konkretny sygnał, że tutaj jesteś, dlatego podejdź do tego urządzenia, wtedy my odejdziemy i damy ci spokój. Ja poczekam. Idziesz? Gdzie jesteś? Nad wami. Nad wami. Wiemy, że nad nami ktoś jest. Ale czy w tym pomieszczeniu ktoś jest? Chodźcie do mnie i pokażcie, że tutaj jesteście. Nie bójcie się mnie, ja wam nic nie zrobię. Idziecie? Wyjdę, jak podejdziesz do urządzenia, które leży na kamieniu.
Jesteście źli czy dobrzy? Tylko jednego. Czy jest pan tego miejsca? Jeszcze raz pokażę ci, gdzie masz podejść. Patrz na mnie. Masz podejść tutaj dokładnie koło tego kamienia. Ja odchodzę. Nie. Nie. Coś zapytał. Ja odchodzę, teraz twoja kolej. Ja sobie tutaj stanę. Chodź obok mnie. Keine problem. Po niemiecku. Kobieta. Tak, chodź obok mnie. Dokładnie tak. Pójdziemy stąd, jak podejdziesz do kamienia. Wypa. Wypuł. Wypuł stąd, takie wyprzyczone. Zakończ. Dobra. Nie prowokujmy. Dziękuję ci za wszelkie odpowiedzi. Pamiętaj, że... Dziękujemy. Pamiętaj, że nie chcieliśmy zrobić ci krzywdy, nie chcieliśmy zakłócać spokoju. Wychodzimy stąd, nie podążaj z nami, tak? Już wychodzimy. Dziękuję ci. To wypadł stąd na końcu, takie już... Ale widzicie, no... podeszło. Tak. Tylko nie... podeszła. Ręka już nie. Ale tak, poszła za tobą. Ale teraz jak tu podeszłam ogólnie, to się tak trochę dziwnie poczułam, opowiem. W tym rogu tam właśnie? No. Dziwne. Dużo odpowiedzi jak na SB w ogóle, nie? Dużo, no. Takich głośnych. Myślę, że się... Pojawiały się takie te nasze demoniczne. No, ale wiesz, znowu na SB, nie? Bo SB to już ja też to tłumaczyłem w poprzednim odcinku, tak. Jak się pojawiło, że na Voxie on inaczej moduluje, nie? I zupełnie inaczej słychać głos. Tak. Tam się ten głos częściej gdzieś przebija. Ale na SB on bardzo rzadko występuje, nie? No, ciekawa sesja. Dobra, co w górę, nie? Ciemno w górę. Zobaczymy, co tam na nas czeka. Co to, to oni, dobra. Wow, 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 wow. Patrzcie to. O, panie. Skaczaj, to nieźle. Patrz. Pełen zakres. A jesteśmy, wiesz, przy nagrobkach, nie? Więc mnie to wcale nie dziwi. Dziwnie. Oja, 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 oja. Pełen zakres. Zobaczymy, co w tym pomieszczeniu się pokaże. Bo na dworze mocno. O ja. No. Tylko dwójka. Działa ostro. Wszędzie. Gdzie się nie wrócę. Dobra, a jeszcze jeden test. Oddalam się od niej. Nadal. Patrzcie tam. Co się dzieje? Vox, nie? Vox, no. Zrobimy na czerwono. Wydarzenie tutaj, odpalać tą sesję drugą. No, musimy zobaczyć. Tym bardziej, że tutaj do góry się działy dziwne rzeczy. Więc sprawdźmy. Tym razem... Co? Trudna. Pierwsze słowo na Ghostboxie? Tak. Wow. No dobra, zacznijmy. Okay. Duchy tego miejsca, przychodzę do was w absolutnym pokoju. Chcę tylko z wami nawiązać kontakt. Podejdźcie do urządzenia, które trzymam w dłoni i pobierzcie z niego energię.
Zakazuję wam korzystać z naszej energii. Dobrze. Czy jest tutaj ktoś ze mną? Rozmawialiście przed chwilą z moją koleżanką na dole. Czy zechcecie... Pamiętam. Kobieto... Lina? Kobieto, czy to twoje ciało w trumnie Rosjanie wrzucili do jeziora? Chcemy dowiedzieć się prawdy. Uczcić waszą pamięć w tym miejscu. Bo to tutaj powinniście spoczywać. Cóż? Zbliżcie się do urządzenia, które trzymam w dłoni, pobierzcie z niego energię. Czy jest tu ktoś, kto ze mną porozmawia? Zastanawiająca cisza na woksie. Czy ktoś popełnił tutaj samobójstwo? Czy ktoś popełnił tutaj samobójstwo? Widzę, że jesteście obok. Nie bójcie się mnie, możecie ze mną porozmawiać. Przychodzę z dobrymi zamiarami. Czy to wasze ciała zdewastowano? Spójrz. Stoją tutaj dwa urządzenia. Wcześniej bawiłeś się nimi. Czy możesz to dla mnie zrobić jeszcze raz, aby potwierdzić swoją obecność? Stawić dziecko. To jest... to. Rozmawialiście z nami na dole. Dlaczego nie chcecie teraz? I on wziął. On wziął? Mamy sobie stąd pójść? Możemy tak zrobić, tylko potwierdźcie nam, że tu jesteście, to nam wystarczy. Będzie. A ten sal... Gdyby... Taki niedokończony grobowiec? Nie. Grobow? Niedokończony grobowiec. Wyraz w sensie, nie? Tak, jesteśmy... Zmarł. Jesteśmy w grobowcu. Pochowano się tutaj... Jeszcze miło by tego się... Znakuj. Jakie w ogóle... Wiać. Wiać. I coś po rosyjsku. I w tym momencie K2 na czerwono. Mamy stąd pójść? Ostrzegasz nas przed kimś? Tak. Czy jest tu coś złego? Jak? Słyszę, że jesteś z Polski i chcesz z nami porozmawiać. Jesteś w stanie się do nas przebić? Ostrzegasz nas przed czymś? On to wie, albo on tu jest znowu. Czy chcesz nas przed kimś ostrzec? Czy jest tu coś złego? Jest. Grozi nam niebezpieczeństwo. Jak? Są tu. A wcześniej coś po niemiecku było chyba, nie? Czy mamy się stąd oddalić dla własnego bezpieczeństwa? Odpowiedz mi proszę. Duchu Polaka, który próbuje ze mną rozmawiać. Spójrz. Robiłeś to już wcześniej. Wystarczy, że się do niego zbliżysz. Ale... Arcytor... Obłudowstwo. Dobrze. Nie będę przedłużał. Widzę, że nie chcecie się ze mną skomunikować. Dziękuję wam bardzo za kontakt. Pozostańcie w tym miejscu, w którym jesteście i zabraniam wam podążać za nami.
cisza. Tam nie ma... Wychodzę. Zostań tu, gdzie jesteś. I znowu. Co prawda? Duch. Ja p***le. Vox jest wyłączony w cholerę. Nie ma. Nie ma prawa działać. A przebiło się z 5 różnych innych rzeczy. Poczekajmy jeszcze chwilę. Ale zostawię go jeszcze chwilę włączonego. Nie będę go wyłączał. Chyba już się nic nie powinno... No, to dość długo czekaliśmy. Znaczy czekaliśmy. Nie czekaliśmy, rozmawialiśmy sobie już. W tym momencie głośnik się odezwał, a telefon był wręcz zablokowany. Czyli nie było żadnej możliwości, żeby coś ze sobą tutaj działało. Tutaj słyszeliśmy teraz jakieś dźwięki z głośnika chwilę po włączeniu apki, no ale to tak dziwne, bo... Nie powinno się coś takiego wydarzyć. Teraz jest cisza. Cisza była w Voxie, cisza jest na Rempodach, nie wiem, dziecka dwójka. Gdzie? Też jest cisza na K2. I ja myślę, że czas stąd pójść. Takie jest moje zdanie. Dla was tego bezpieczeństwa. Zdecydowanie. Chociaż nic na nas nie wpływa raczej, ale... Chciała, żebyśmy poszli, coś nas ostrzegało, czy krzykło coś tak, uciekaj, dobrze pamiętam, uciekaj, uciekajcie, uciekaj, no więc nie ma co wiać, no nie ma co kusić losu. Wyjdźmy stąd po prostu, pozostawiając te byty same sobie w tym miejscu. A jeszcze musimy wrócić przez ciemny las. Więc teraz pewnie będzie trochę trudniej po tych wydarzeniach tutaj. Zobaczymy, czy coś za mnie nie pójdzie. Ja bym zostawił K2 w ogóle włączoną. Tak z ciekawości, żeby mieć pewność, że nic za nami nie poladło. Kochani, dotarliśmy do końca tego odcinka, w którym dowiedzieliście się o krótkiej historii tego miejsca, które przedstawiliśmy wam właśnie w tym odcinku. Głównym założeniem tego było małe paranormalne śledztwo, które przeprowadzili Bartek wraz z Julką. A teraz usłyszycie podsumowanie odnośnie tych dwóch sesji, które mieliście okazję zobaczyć. Zacznijmy od Julii. Ja sądzę, że moja sesja była dzisiaj owocna. Padały konkretne odpowiedzi. Wydaje mi się, że rozmawiałam z dwoma bytami. Była to kobieta i mężczyzna na pewno. Pojawiał się również w sumie głos dziecka też był, nie? Przewinął. Tak, zdecydowanie. I mam nadzieję, że ogólnie przy montażu w końcu dowiemy się, do kogo należały trumny wyrzucone do jeziora, bo nie zrozumiałam do końca bytów, które odpowiadały. Tak. Padały odpowiedzi, ale no nie zrozumiałam po prostu ich. Było dość dużo tych odpowiedzi, kiedy pytałaś o to wydarzenie. Tak. Więc mamy nadzieję, że przy montażu faktycznie uda nam się coś wywnioskować. Co było niepokojące, na pewno niski demoniczny głos na SB7, który się nie pojawia zbyt często. No na dziecko to wiadomo, bardzo dużo mocnych odpowiedzi, mocnych, takich wyraźnych, aczkolwiek ciężko zrozumiałych. Do góry przy sesji z Voxem niezbyt dużo się działo, poza tym, że usłyszeliśmy, że mamy wiać, czy uciekać, nie pamiętam dokładnie, które słowo padło. I wtedy sprzęty zamilkły i postanowiłem zakończyć tę sesję. No i co było najdziwniejsze, kiedy poszliśmy z Pawłem do góry rozstawić rempody i zeszliśmy z powrotem na dół, no to zaczęły wariować. Pobiegliśmy tam do góry, jak widzieliście, wszystko udało nam się jeszcze zarejestrować. A przez dłuższą chwilę one mocno zwariowały. Jeden rempod tak. zwariował, zaczął mocno pikać. I sprawdziliśmy to potem, przestawiając ten rempod, czy przypadkiem nie jest uszkodzony, jak się okazało. Nie był, bo po chwili później przestał działać i nie wykonywał tych samych sekwencji co wcześniej, także no to było mocne, to było dziwne, więc na pewno coś w tym lesie się kryje. Nie wiem, czy było to coś złego. Raczej nie, bo cały czas aura i atmosfera tego miejsca była raczej taka neutralna, nikt nie czuł żadnego niepokoju, czy w jakiś sposób obserwowany. Nie czułem się dziwnie, aczkolwiek
odpowiedzi, które tam padały, trochę mi sugerowały, że może się tam coś kręcić. Mhm. Że jakiś jeden byt próbował nas przed czymś ostrzec. No tak, bo jednak nas wyganiało, nie? No tak, tak. I nie wiadomo, czy dlatego, że przeszkadzaliśmy, czy to czy ktoś była nas chciał ostrzeżenia. Ostrzec i się przybijał. W każdym razie żadnych złych odczuć raczej z tego nie ma. Raczej z tego nie mamy. Na mnie, jak zawsze, większy strach wywierał ten las, przez który musieliśmy przejść, bo jest on naprawdę mroczny i cały czas panuje tutaj grobowa cisza. No tak, niestety lasy potrafią mocno wystraszyć. To tyle, drodzy widzowie, widzimy się w następnym odcinku i pamiętajcie o jednej najważniejszej rzeczy, aby kliknąć łapkę w górę, jeśli nasze materiały Wam się podobają, przycisk subskrybuj, a także dzwoneczek, żeby żadne powiadomienia Was nie ominęły, które dotyczą oczywiście naszego kanału. Pamiętajcie, zostawcie także lajka u Bartka i Gawła pod ich profilem na Facebooku, który zwie się Kasum Media. Bo to dzięki nim powstają właśnie te przepiękne kadry, które możecie oglądać. To co? Kończymy. Kończymy. Widzimy się przy następnej realizacji. Dziękujemy. Do zobaczenia.